Na pewno podejście do leczenia jest zawsze bardzo indywidualne. To, co pomaga jednemu pacjentowi, niekoniecznie pomoże innemu pacjentowi, więc nie ma jakby złotego jednego środka czy schematu leczenia boreliozy. Tutaj znowu odniosę się do tej pierwotnej, wstępnej diagnostyki. Musimy po pierwsze wiedzieć, czy oprócz boreliozy mamy do czynienia z innymi infekcjami. Zazwyczaj uważa się, że jeżeli pacjent choruje na babesziozę lub bartonellozę, zanim przystąpi do leczenia stricte boreliozy, muszę rozprawić się z tymi wcześniejszymi infekcjami. Z mojego doświadczenia wynika to, że krótkotrwałe leczenia, szczególnie tej postaci przewlekłej, nie zdają egzaminu. Pacjenci często wracają po kilku miesiącach, po roku z kolejnym powrotem wszystkich swoich objawów, coraz bardziej rozgoryczeni, coraz bardziej pełni depresji, szukający pomocy. Moje doświadczenie przy mojej współpracy z pacjentami pokazuje, że najbardziej skuteczne jest leczenie długotrwałe, bardzo indywidualne, w którym jakby szyte na miarę, w zależności od choroby i objawów danego pacjenta. I tutaj trzeba od razu powiedzieć, że to leczenie zazwyczaj jest kombinacją kilku różnych elementów. Z jednej strony oczywiście stosujemy antybiotyki, często długotrwało i często łącząc kilka ze sobą. Z drugiej strony bardzo ważne jest leczenie objawowe, usuwanie różnych objawów, które przeszkadzają w normalnej, codziennej egzystencji pacjenta, czyli na przykład ból, pewne zaburzenia jelitowe, problemy z depresją, problemy ze snem. Warto też powiedzieć, że posiłkujemy się tutaj lekami naturalnymi. Nie do przecenienia jest rola ziół, minerałów, witamin, które odpowiednio dobrane świetnie wspomagają nasze leczenie antybiotykowe i pozwalają pacjentowi wrócić do pierwotnej sprawności, do normalnego zdrowia, do normalnego życia. Diagnostyka boreliozy jest trudna i skomplikowana. Ona wymaga tak naprawdę bardzo szerokiego podejścia. Warto od razu powiedzieć, że te koszty, czy ten trud diagnostyczny, on jest w tej początkowej fazie, kiedy chcemy ustalić tak naprawdę, na co choruje nasz pacjent. Jeżeli będziemy mieli pełen obraz jednostki chorobowej, możemy zastosować odpowiednie leczenie i do wielu badań nie musimy w przyszłości już wracać. Szeroka diagnostyka obejmuje poza badaniami ogólnymi, które pozwalają nam zobaczyć, jaki jest stan ogólny zdrowia pacjenta, diagnostykę obecności krętka borelii. I warto tutaj powiedzieć, że sam krętek borelia, wpływając na nasz układ odpornościowy, powoduje, że czasami jest trudno go zdiagnozować. Klasyczne badania serologiczne nie zawsze sprawdzają się. Stosujemy wówczas najczęściej badania Western blot, stosujemy badania fragmentów DNA w krwi lub moczu pacjenta, czyli badania PCR. Dzisiaj na pomoc przychodzą nam też takie badania jak niemiecki test LTT, czy badanie subpopulacji limfocytów CD57, świadczących o przewlekłej boreliozie. Kolejna rzecz, którą tutaj na samym wstępie diagnostyki boreliozy trzeba powiedzieć, to, że kleszcze bardzo często przenoszą inne choroby. I my musimy pacjenta zdiagnozować pod kątem innych współistniejących jednostek chorobowych, czyli tak zwanych koinfekcji. Zazwyczaj mamy prawdopodobieństwo bartonelli, babeszi, chlamydii, pneumonii, mykoplazmy, pneumonii czy anaplazmy, kilku jednostek chorobowych. Aby prawidłowo leczyć pacjenta, musimy wiedzieć, jakie patogeny są odpowiedzialne za jego objawy, za jego stan zdrowia.